W Łodzi regionie dramatycznie brakuje krwi. Wakacje to czas, kiedy stali krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, a zapasy szybko się kurczą, bo więcej jest wypadków. Pomóc w uzupełnieniu deficytu mają specjalne eventy, takie jak ten zorganizowany dziś w pasażu Schillera w Łodzi. O szczegółach Monika Aleksandrzak. Pokaz obezwładniania agresywnego pasażera przez Straż Ochrony Kolei i Policję to pomysł Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pokaz miał przyciągnąć uwagę i zachęcić przechodniów do oddania krwi w mobilnym punkcie poboru. Chcemy pomagać tym wszystkim, którym ta krew jest potrzebna i obiecuję, że to nie jest nasza ostatnia akcja wspólnie z Państwem, że będziemy tę akcję powtarzali, tak żeby coraz więcej było tych osób, które chcą oddać tą krew. W akcję włączył się Urząd Marszałkowski. Jego pracownicy jako pierwsi ustawili się w kolejce do krwiobusa. Oddawałam ostatni raz 4 lata temu. Miałam ochotę do tego wrócić. Zdarzyła się okazja i oddaję. Nie boli w ogóle. Bardzo przyjemnie. Nie ma żadnego problemu. Zachęcam do oddawania krwi, bo naprawdę nie ma czego się obawiać. By oddać krew, trzeba mieć skończone 18 lat. Trzeba też być zdrowym. Przed pobraniem nie można przyjmować żadnych leków, z wyjątkiem witamin i leków antykoncepcyjnych. Dlatego nie wszyscy chętni dziś krew oddali. No choroby najróżniejsze, nadciśnienie, zabieg, który przechodziłam ostatnio. Także mimo szczerych chęci nie da się w tym momencie. A magazyny krwi świecą pustkami. Deficyt dotyczy wszystkich grup. My, żebyśmy mogli zabezpieczyć wszystkich chorych, którzy wymagają przetoczenia krwi na terenie Łodzi, województwa łódzkiego, bo to jest rejon działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, musielibyśmy dziennie tak szacunkowo pobierać krew od około 200 osób. Teraz każdego dnia oddaje ją nieco ponad 100 osób. Centrum dwoi się i troi, by było ich więcej. Dodatkową zachętą są gadżety. Są to koszulki, są to kubki z logo naszej firmy i są to długopisy. No oprócz tego jeszcze jest ekwiwalent energetyczny, który też dawcy bardzo lubią. A nawet można wygrać skuter. Stacjonarne punkty poboru krwi są w większych miastach województwa łódzkiego, m.in. w Bełchatowie, Kutnie, Pabianicach, Wieluniu czy Zduńskiej Woli. Do innych miejscowości w określone dni dojeżdża krwiobus. Jutro od 8 do 11.30 będzie w Łęczycy, w niedzielę między 9 a 12 w Radomsku i między 9 a 11.30 w Kurowie.